Witam Was jesiennie w kolejnym Szkółko Mieścia. Dziś zaczynamy od tego, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Ciekawe, czy wiecie, co to znaczy? Co to znaczy, że Jezus jest dobrym pasterzem? To znaczy, że troszczy się o nas jak pasterz o swoje owce. To znaczy, że troszczy się o każdego człowieka i żadnego nie pozostawi na pastwę losu i nawet jeśli jest w stadzie, to o jedną zakupioną owieczkę zawsze się zatroszczy. To znaczy, że Pan Jezus się nami opiekuje i zawsze nas pilnuje. To znaczy, że zna bardzo dobrze owce swoje, czyli nas. Każda owca jest dla niego bardzo ważna, zna ją po imieniu, troszczy się o nią, chce dla niej jak najlepiej. Łączymy się z naszą korespondentką i słuchamy tematu dnia. Dzień dobry Samuelu, dzień dobry dzieci. Dzisiaj odwiedziłam panią Ingę i panią Różę, które od dzieciństwa wychowały się w gospodarstwie. I one, jak nikt inny, wiedzą, czym zajmował się pasterz. Pani Ingo, czy pani może dzieciom opowiedzieć, jaką funkcję, czym zajmował się pasterz? Dzisiaj dzieci może już nie wiedzą, dlatego że dzisiaj trudno spotkać kogoś, kto zajmuje się pasterstwem i kto wypasa owce albo krowy. Ale pani, całe życie pracując w gospodarstwie, na pewno bardzo dobrze wie, czym pasterz się zajmował. Pasterz się zajmował różnymi rzeczami, bo musiał się starać o pożywienie dla tych zwierząt i o zdrowie. Bo myśmy mieli przeważnie bydło dojne, to zależało od pokarmu, ile krowa dała mleka. I to każdy pasterz czy gospodarz dbał o to, żeby krowa miała i dostępu do wody, i do jedzenia trawy, czy szana, czy buraki, różne rzeczy. I to spodobała ta miłość rolnika, gospodarza do tych zwierząt. Po prostu on się tym zajmował i szanował to zwierzątko. To jak zwierzątko było chore, to cała rodzina była chora. I co chwilę myśmy poszli do obory zaglądać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. I tak to jest właśnie to, że człowiek dba o życie tych zwierząt. No właśnie, czasem nam się wydaje, że pasterz to jest tylko ten, który wyprowadzał zwierzęta, czy krowy, czy owce na łąkę. A okazuje się, że pasterz miał dużo więcej odpowiedzialnych zadań. Musiał zadbać właśnie o zdrowie, i o zdrowe pożywienie, tak, i o czystą wodę. Więc ogólnie troszczył się o te zwierzęta, które były mu powierzone. Pani Różo, pani też się zajmowała na pewno pomocą swoim rodzicom, kiedy pani na gospodarstwie się wychowywała. Proszę nam powiedzieć, proszę dzieciom powiedzieć przede wszystkim, jakie cechy charakteru powinien mieć dobry pasterz? No, musiały mieć serce, musi kochać te zwierzęta, nie? Bo jeżeli z nimi pracuje, to musi je kochać, musi je szanować i dbać o nie, i naprawdę się w dzień, czy w nocy musi zobaczyć, jak na przykład zostały te zwierzątka na polu, to musi w nocy pilnować, żeby tam jakieś nie przyszło zwierzę dzikie czy coś, i żeby miały zawsze wodę pod dostatkiem. No musiał o wszystko dbać i po prostu musi mieć serce dla tych zwierząt. W Biblii Pan Jezus siebie porównuje do dobrego pasterza. Posłuchajmy takiej historii, którą Pan Jezus opowiada o zgubionej owcy. Był sobie pasterz. Pasterz miał stado owiec. Ciekawe, ile owieczek było w tym stadzie. Wiem, spróbuję je policzyć. Jedna owca, dwie, trzy owieczki. Ojej, jeszcze raz. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. O nie, owieczki, jak wy szybko biegacie, chyba nie dam rady was policzyć. Pasterzu, ile ty masz owiec? Mam 100 owiec, liczę je każdego wieczora. A nie zginęła ci nigdy żadna owieczka? Oj, zginęła. Pewnego wieczora przyprowadziłem swoje stado do owczarni i jak zwykle zacząłem je liczyć. Jedna owca, druga, trzecia,
10, 20, 97, 98, 99. O nie, brakuje jednej owcy. Na szczęście masz jeszcze 99 owiec, więc chyba nie przejąłeś się tym specjalnie. Jak to nie? W moim stadzie każda owca jest tak samo ważna i każdą kocham jednakowo. Zamknąłem moje 99 owieczek i wyruszyłem na poszukiwanie zagubionej. Szukałem długo, na pastwiskach, między drzewami, w zaroślach. W końcu znalazłem ją zaplątaną w ciernie. Jesteś, jak dobrze, że jesteś. Oj, nie zachowałaś się mądrze, oddzielając się od stada i idąc własnymi ścieżkami. Mogły cię zaatakować dzikie zwierzęta, mogłaś nawet umrzeć. Na szczęście znalazłeś ją na czas, troskliwy pasterzu. Pasterzu, a jak ty masz w ogóle na imię? Jestem Jezus. Jezus? A twoje owce? A moje owce to ty, ona i on. A, już rozumiem. My wszyscy jesteśmy twoimi owcami. Często tak samo nieposłusznymi jak ta zaginiona. Podejmujemy decyzje, które oddzielają nas od ciebie. Buntujemy się, jesteśmy nieposłuszni rodzicom, nauczycielom i Bogu. Kłamiemy, oszukujemy, kłócimy się z innymi owieczkami. To wszystko powoduje, że jesteśmy daleko od naszego pasterza. Jak to dobrze, że Ty, Jezu, zawsze nas szukasz i chcesz być także moim dobrym pasterzem. Pan Jezus chce być także Twoim dobrym pasterzem. On chce troszczyć się o Ciebie, tak jak dobry pasterz kocha i troszczy się o swoje zwierzęta. On chce szukać Ciebie wtedy, kiedy się zgubisz i chce przyprowadzać Cię do owczarni, którą jest Boże Królestwo, kiedyś tam w niebie. Ale musicie pamiętać też o tym, że owce powinny słuchać swojego pasterza, że owce powinny być Jemu posłuszne. Czy Ty jesteś posłuszną owieczką? Czy przestrzegasz Bożych przykazań? Czy słuchasz nauki Pana Jezusa? On troszczy się o Ciebie wszędzie, gdziekolwiek jesteś. I w szkole, i w domu, i na wycieczce. Ale pamiętaj, aby zawsze mieć wzrok skierowany w kierunku Twojego pasterza. Czyli, aby każdego dnia pamiętać o Panu Jezusie, pamiętać o Bożym Słowie, aby każdego dnia rozpoczynać dzień od modlitwy i każdego dnia dzień modlitwą kończyć. Bardzo Panią dziękuję za tą pouczającą, mądrą rozmowę. Mam nadzieję, że dzieciom o wiele łatwiej będzie zrozumieć to, kim jest dobry pasterz, kiedy słyszą to z ust osób, które same miały z tym do czynienia i same zajmowały się pracą pasterza, bo chyba tak można powiedzieć. Bardzo dziękuję Pani Ingo, bardzo dziękuję Pani Różo. Dziękuję Samuelu, oddaję Ci głos do studia. A co tam słychać na misji? Sprawdźmy. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w kąciku misyjnym. A witamy Was jak zwykle ze Skoczowa. Ze Skoczowa, jasne. Dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o nadziei. I o perle. I o pewnej sekretnej misji wiążącej się z podróżą przez świat. Zainteresowani? Mamy taką nadzieję. To ruszamy. Kochani, kim jest Nadzieja? Nadzieja jest dziewczynką, która chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej i ona, słuchajcie, regularnie modli się o prześladowany kościół. Wow, a gdzie ona się modli? Ona modli się w swoim domu. Ale modli się też w szkole, na religiach, bo kiedy pierwszy raz usłyszała o prześladowanym kościele, postanowiła, że chce się o niego modlić. I modli się regularnie, rzeczywiście?
Tak, i słuchajcie, do niej dołączyły inne dzieci. Ja Nadzieję znam bardzo dobrze, bo jest moją uczennicą. I wiecie, każdą lekcję religii zaczynamy od tego, że się wspólnie modlimy. Modlimy się właśnie o chrześcijan, którzy są prześladowani. Kim jest w takim razie Perła? Ach, Perła. Perła też jest kimś, kto jest w szkole, ale Perła w zasadzie to jest znaczenie jej imienia. Perła jest nauczycielem. Pracuje w innej szkole, niż uczy się Nadzieja. Ale Perła jako nauczyciel też wiele poświęca czasu na to, żeby wspierać prześladowany Kościół. Po swojej pracy modli się, zachęca innych, organizuje różne akcje na rzecz prześladowanych chrześcijan po to, żeby ich wspierać. I my dzisiaj chcemy Was prosić, żebyście dołączyli do Nadziei i do Perły, modląc się o prześladowanych chrześcijan. I mamy dla Was propozycję. Secret Kids. Taka koperta, która zawiera materiały, które mogą Wam pomóc. Otwieramy? Jasne. Słuchajcie, co my tu mamy? Możesz? Mhm. Znajdziecie w tych materiałach taką mapę prześladowanego kościoła. Mapę, która jest też przewodnikiem modlitewnym, czy taką swoistą grą, tak? Do tej gry będziecie potrzebowali naklejek, na których są flagi państw, o które będziemy się modlić. No i popatrzcie, tutaj zaczynamy od Korei Północnej. Pierwszego dnia flaga Korei Północnej. No i widzicie, jak chcę coś szybko pokazać, to jakoś nie wychodzi mi. Znajdziecie tutaj flagę Korei Północnej i wtedy ją sobie wkleicie. Ale to nie wszystko. Do tych materiałów dołączony jest taki paszport modlitewny, w którym to znajdziecie konkretne prośby modlitewne, o co mamy się modlić. I kiedy pomodlicie się o dany kraj, o daną sytuację, która jest tutaj opisana, również wklejacie tutaj taką naklejkę z państwem danego kraju. No dlatego te naklejki są po prostu podwójne, tak? Ale to nie wszystko, bo być może będziecie mieli ochotę na to, żeby zobaczyć, czy żeby dowiedzieć się trochę więcej o pracy Open Doors, o sytuacji chrześcijan w różnych krajach. I do tego posłuży Wam ta kolejna książeczka, w której znajdziecie historie z różnych stron świata dotyczące również chrześcijańskich dzieci. Jak możecie to wszystko otrzymać? Kochani, zapytajcie na swoich parafiach, zapytajcie swojego księdza, katechetki, pani ze szkółki. Być może ona ma takie materiały i może Wam pomóc, a jeśli nie, to możecie też poprosić księdza, panią katechetkę, albo poprosić rodziców, żeby sami Wam zamówili te bezpłatne materiały za pomocą naszej strony www.opendoors.pl. Można tam też napisać na adres poczty elektronicznej, można użyć poczty analogowej, albo można też skorzystać z telefonu. Znajdziecie go też na naszej internetowej stronie. Wszystko po to, żebyście mogli być posiadaczami tego sekretnego pakietu Secret Kids i być tymi, którzy podróżując przez świat, chociaż jesteście w domu, wspieracie prześladowany Kościół jak Perła i jak Nadzieja. Co Wy na to? A jednocześnie chcemy Was zachęcić do tego, żeby spotkać się z Wami 21 listopada, bo wtedy jest bardzo ważne wydarzenie. Bo wtedy organizujemy po raz kolejny Międzynarodowy Dzień Modlitwy o prześladowany Kościół. Bądźcie wtedy z nami. Dołączcie do nas. Do zobaczenia, kochani, dzisiaj. Do zobaczenia. Zapraszam Was na kącik kreatywny. Przygotujcie pędzle, nożyczki. Co tam jeszcze było? Nie wiem. Obejrzyjcie sami. Słyszeliście dzisiaj o tym, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Chciałabym Wam zaproponować więc pracę plastyczną, która będzie nam o tym przypominać. Zróbmy dzisiaj taką podstawkę. Ja akurat mam zrobioną skórami, ale przygotowałam sobie podobną prostokątną podstawkę ze sklejki. Przygotowałam sobie wydrukowaną na zwykłej drukarce kartkę właśnie z obrazkiem owieczki i z napisem Pan jest moim pasterzem. Będziemy chcieli właśnie z takim motywem zrobić sobie naszą podkładkę. Żeby podkładka miała piękny kolor,
więc użyjemy do niej najpierw farby i pomalujemy ją. Wycisnę sobie trochę farby i pomaluję całą moją podkładkę na niebiesko. Jeśli lubicie inne kolory bardziej niż niebieski, możecie sobie wybrać oczywiście dowolny kolor waszej podstawki. Kiedy nasza podkładka jest już pomalowana równiutko na jeden kolor, będziemy musieli albo poczekać, aż wyschnie farba do całkowitej suchości, albo możemy sobie przyspieszyć troszkę naszą pracę i użyć suszarki. Ja właśnie teraz użyję suszarki do włosów. Kiedy nasza podkładka jest już sucha, naniesiemy na nią obrazek. To nie musi być żaden specjalny papier ani serwetka, bo na serwetce nie dalibyśmy rady wydrukować tego, co chcemy umieścić na naszej podkładce. A więc drukujemy zwykłą drukarką atramentową albo laserową i potrzebujemy teraz troszkę wody. Ten obrazek śmiało cały zamaczamy w wodzie. On sobie tutaj troszeczkę zmięknie pod wpływem tej wody i zrobi się bardziej elastyczny. A w tym czasie, kiedy obrazek namaka, mam tutaj taki klej wodny, na przykład typu Wicol, i tym klejem smarujemy całą podkładkę. Nie przejmujcie się tym, że on jest biały, ponieważ on po wyschnięciu zrobi się prawie przeźroczysty. Kiedy podkładka jest już cała pokryta klejem, bierzemy nasz obrazek, sprawdzamy, czy w każdym miejscu jest tak samo namoczone. I przyklejamy go na środku naszej podkładki. Możemy użyć serwetki, żeby go delikatnie dokleić i wypuścić powietrze, które może się zebrać pod kartką. Nie pocieramy, bo wtedy moglibyśmy zetrzeć tusz, który jest na obrazku, tylko delikatnie dociskamy. Taka metoda nazywa się dekupaż. Obrazek cały dokładnie przylega? No to świetnie. To teraz znów pokrywamy go warstwą tego samego kleju. Taki klej ma też właściwości werniksu, czyli takiego delikatnego lakieru. Pokrywamy obrazek z góry też tym klejem z lakierem. To pomoże nam też wypuścić resztki powietrza spod tej kartki. A jeżeli jakieś drobne pęcherzyki pozostaną, to one wciągną razem z wysychaniem kleju. Pamiętajcie, żeby ciągnąć tylko w jednym kierunku pędzlem, a nie raz do góry, raz na bok, bo wtedy nasz obrazek nie będzie estetyczny. Kiedy mamy już całą podkładkę i cały obrazek pokryty klejem, znów możemy użyć suszarki, żeby nasz klej wysuszyć. Nasza podkładka jest gotowa. Zostawię ją jeszcze, aby sama doschła, a kiedy już będzie zupełnie sucha, najlepiej następnego dnia, możecie spokojnie ją używać. Możecie ją użyć jako podstawkę pod talerz albo jako podstawkę pod kubek, a możecie też tak po prostu postawić ją na półce jako dekorację. Życzę wam dobrej zabawy i do zobaczenia znów.
Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie lajka i suba i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.